Witam Państwa w 14 odcinku wideobloga Macieja Lisickiego. Witam Państwa z restauracji Sanguszko. Moim gościem jest pan Jacek Grabowski. Panie Jacku, szamotuły po debacie wyborczej, bezpośrednio przed wyborami. Jakby pan ocenił to spotkanie w aurze zespołu Szkół nr 3, tę całą debatę, jakby pan to podsumował swoimi słowami? Według mnie taka debata jest bardzo dobrą rzeczą. Powiem więcej, ona jest wręcz niezbędna i konieczna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że gmina ma przychody roczne rzędu 70 milionów złotych, a jej majątek to jest kilkaset milionów złotych, jeżeli nie miliard, to żeby zarządzać tym majątkiem wspólnie z radą, ale jednak jako organ wykonawczy, jako burmistrz, trzeba naprawdę być dobrze przygotowanym, wiedzieć jak to robić, znajdować dobre rozwiązania i mieć pewien potencjał. Ta debata, jak każda debata, ma ujawnić możliwości każdego z kandydatów i dlatego widzę w niej wielką wartość. Jak ona przebiegała, no moim zdaniem była debatą bardzo delikatną. Zabrakło mi w niej pytań takich, które rzeczywiście sięgnęłyby pokładów tego, co dla gmin jest najważniejsze. A takie pytanie wprost zapytam. Kto pana zdaniem wypadł najlepiej, kto zaprezentował się najlepiej z kandydatów na burmistrza? Chodzi mi konkretnie o stanowisko burmistrza. Jakby pan ocenił może jakoś indywidualnie, kogoś wyróżnił, nie wiem, ktoś wypadł lepiej, ktoś wypadł gorzej, ktoś był bardziej merytoryczny, bardziej aktywny, wizerunkowo. Pan doskonale wie, bo przecież pan się obracał w świecie polityki od lat. Myślę, że debata była w części, że tak powiem, użyję tego słowa, rozmyta. Przez po pierwsze dużą ilość kandydatów, bo to 7 osób, a do tego jeszcze byli i starosta, i wicestarosta, i przewodniczący komitetów wyborczych. I każdy z nich gdzieś tam zabiera głos i włączał się w dyskusję na tematy zadawane przez prowadzącego. Zatem nie było tego, czego oczekiwałem, to znaczy 10-15 pytań, na które kandydaci musieliby odpowiedzieć, żeby pokazać swój potencjał i żeby w sposób otwarty społeczeństwu powiedzieć, jak widzą rozwiązywanie pewnych problemów. Bo kandydat burmistrza musi w sposób otwarty to powiedzieć. To potem może być weryfikowane, to może być zmienione pod wpływem czy stanowiska rady, czy mieszkańców. Tym niemniej on musi się ujawnić ze swoimi poglądami. Skrywanie się za ogólnikami nie jest dobre, ponieważ nie daje nam możliwości oceny. I myślę, że wszyscy kandydaci, no, że tak powiem, zgrzeszyli tym grzechem takim trochę ogólników. I w związku z tym nie można było w sposób taki rzeczywisty ocenić ich potencjalne możliwości. Możemy wnioskować tylko na podstawie tego, co dotychczas osiągnęli, jakie dotychczas mieli swoje poglądy i jak widzieli przyszłość Szamotu. I tak bym tutaj to podsumował. No, na mnie zrobiła wrażenie dobre, może nieznana kandydatka, pani Katarzyna Białasik z domu Zgrajek, która wydaje mi się człowiekiem wsłuchanym w mieszkańców i otwartą dla mieszkańców. To jest niezwykle ważne. Gotowa do wysłuchiwania ich głosu, ponieważ pełniąc tą funkcję burmistrza, trzeba ciągle brać pod uwagę, co myślą ludzie o pewnych rozwiązaniach. Nie można widzieć i mieć w głowie tylko tego, co chciałoby się samemu zrobić, bo to jest za mało. Trzeba wiedzieć, co dla ludzi jest ważne i jak ludzie widzą te sprawy i wtedy, jako burmistrz, no, znaleźć techniczne sposoby tego rozwiązania. No, też to, co pan powiedział, że zabrakło kilku tematów. Moim zdaniem zabrakło tematów sportu, organizacji pozarządowych, zabrakło tematów przede wszystkim bezpieczeństwa. Tak? Nie było żadnych pytań o zadłużenie. Tam pan burmistrz, z tego co pamiętam, Kaczmarek rozpoczął, że przejął gminę ogromnie zadłużoną. Dzisiaj panuje gdzieś ta dyskusja, jakie to zadłużenie w końcu jest. Czy Zakład Gospodarki Komunalnej zadłużony jest
faktycznie i liczy się ten dług do gminy, czy się nie liczy, czy gdzie jest obok. Tak? No chciałbym, żeby pan też taką swoją może opinię na ten temat mieszkańcom przedstawił, bo jest trochę zamieszania takiego medialnego wokół tych wszystkich tematów, zwłaszcza tego zadłużenia. Myślę, że prowadzący, jeśli chodzi o pytania dotyczące szeregu dziedzin, które pan tutaj wymienił, sportu, organizacji społecznych, nie padły, ponieważ być może prowadzący oczekiwał, że padną ze sali. Ale faktycznie są to bardzo ważne dziedziny, które też musimy w jakiś sposób rozwiązać taki, żeby mieszkańcy byli zadowoleni i żeby jednocześnie w efektywny sposób zagospodarować fundusze. To jest, jeśli chodzi o tą sprawę. Dalej pytał pan o sprawę zadłużenia. Burmistrz, ja przyjąłem gminę w roku 2002, że tak powiem, zadłużoną na poziomie około 33%. Za zgodą Rady zwiększyliśmy zadłużenie, jak odchodziłem, było rzędu 42-43%. Z tego co, o ile dobrze zrozumiałem, burmistrz Kaczmarek powiedział, że w ubiegłym roku zadłużenie gminy, to już okres, kiedy on sprawował funkcję, wynosiło 47%, ale w tym roku już obniża je do 37% i ten trend będzie utrzymywał. My świadomie zwiększyliśmy zadłużenie i utrzymywaliśmy na tym poziomie, ponieważ no, żeby doprowadzić do takiego poziomu infrastrukturę, ulice, całą infrastrukturę techniczną, poziom cywilizacyjny powiedzmy miasta, wyposażenie miasta w sprawy techniczne, chociażby zakłady gospodarek komunalnych, to są potrzebne pieniądze i to powinno się odbyć szybko, żeby miasto mogło konkurować z innymi, bo jeżeli rozciągniemy to na lata, efekt będzie no, rozmieniony na drobne. Dlatego świadomie zwiększyliśmy to zadłużenie po to, żeby je potem spłacić, ale żeby Szamotuły stały się miastem nowoczesnym, takim, żeby mieszkańcom żyło się dobrze, żeby mieli no, utwardzone ulice, żeby mieli dobrą warunki techniczne zaopatrzenia w wodę, inne komunikacje itd. Jesteśmy bogatą gminą, dochody są sięgają rzędu 70 milionów złotych rocznie i stabilne są dochody. Więc tutaj to zadłużenie może mieć miejsce. Natomiast zupełnie inną rzeczą jest sprawa spółek gminnych. Tak? Rozumiem, że myśli pan o spółce ZGK. No to w moim przekonaniu była to spółka bardzo dobra i bardzo silna. I dziwię się, że odebrano jej zadania, które przez wiele lat wykonywała, tak jak na przykład zieleń i sprzątanie miasta, ponieważ tam jest wysokie zatrudnienie i ci ludzie muszą mieć wykorzystanie efektywnie, muszą mieć pracę, prawda? Nie mówiąc o tym, że tam była wyposażenie techniczne przecież odpowiednie już, chociaż należałoby je na pewno unowocześnić i wzbogacić. Natomiast tą silną spółkę no, wprowadzono w moim przekonaniu w trudną sytuację poprzez to, że ona podjęła się kupna krytej pływalni. Kryta pływalnia jest obiektem, który rok w rok musiał być dotowany z budżetu gminy. No, ostatnio prawie się ta dotacja sięgała rzędu 1 000 000 zł. No i jak się wrzuci do dobrej spółki taki podmiot, który przez lata nie przyniósł ani roku zysku, no to musi być to obciążeniem i uważam to za niepotrzebne i błędną decyzję. To się też pewnie przekłada na cenę wody, prawda? Jeszcze takie dodatkowo się już do ceny wody, bo ja jako zwykły człowiek, panie Jacku, kalkuluję to w ten sposób. Jeżeli, czy pamięta pan, ile kosztował basen? Zdaje się, że 30 milionów kosztował gminę basen tam gdzieś w przyszłości, prawda? Myśmy jak gdyby, no załóżmy 20 czy 30, myśmy jak gdyby za ten basen już raz zapłacili, czy my nie płacimy za ten basen drugi raz? No to jest takie proste pytanie, ale tak to wygląda, prawda? Mało tego płacimy my mieszkańcy w cenie wody, w cenie ścieków. Nie chciałbym tutaj atakować tak, kogoś, ale tak na prosty chłopski rozum to odbieram. Teoretycznie nie można finansować z jakiejkolwiek działalności spółki, czyli czy ze składowiska odpadów, czy z wody, czy z ciepła innych. To znaczy ciepło nie może finansować wody, woda nie może finansować krytej pływalni i tak dalej.
Absolutnie nie. I szczególnie nie w sytuacji, kiedy spółka dostała dotację z Funduszu Spójności. I tutaj może odniosę się do tej sytuacji, ponieważ na debacie padły nieprawdziwe słowa ze strony z ust burmistrza Kaczmarka, że to gmina miała jakoby realizować projekt Funduszu Spójności, a on doprowadził do tego, że realizuje to spółka i zatem w związku z tym zaoszczędzono 23% w kosztów VAT-u. Tak nie jest. Dla realizacji tego projektu, a przypomnę, że rozpoczęliśmy go wspólnie z Radą jeszcze w okresie, kiedy ja byłem burmistrzem i doprowadziliśmy do etapu wykonania projektu technicznego, który notabene kosztował 1 000 000 zł. Dla realizacji tego projektu została powołana spółka jednosektorowa Wodociągi Szamotulskie. I ta spółka miała to realizować. Niestety większość opozycyjna Rady, głównie z Forum Obywatelskiego, była temu przeciwna. I tą spółkę, myślę, że już w okresie, kiedy burmistrzem był burmistrz Kaczmarek, rozwiązano. I powołano w to miejsce w trybie przekształcenia spółkę wielozadaniową na bazie ZGK. Minister Bieńkowska wielokrotnie na spotkaniach ostrzegała, że najchętniej i najlepiej, jeżeli zadania z dotacją z tego ministerstwa realizują spółki jednozadaniowe, żeby uniknąć tak zwanego skocznego finansowania, czyli przepływów między pieniędzmi, które dostaje się, które spółka dostaje na ten określony cel wodociągowo-kanalizacyjny, na inne cele. I po każdej realizacji takiego projektu ministerstwo wykonuje kontrolę i u nas będzie kontrola, czy takiego sfinansowania nie ma. Gdyby ujawniono takie finansowanie, to wtedy przyjdzie nam zwrócić dotację. I teraz dlatego powołaliśmy spółkę jednosektorową, żeby uniknąć zupełnie tego zagrożenia. Natomiast jej likwidacja i powołanie spółki wielosektorowej niesie ze sobą zagrożenie, że kontrola może nam zarzucić gdzieś tam jakieś przepływy poziome, o tym, co tutaj wspomnieliśmy, prawda, że woda może finansować coś innego, albo pieniądze z wody mogą iść na pływanie, tak? I wtedy no jest to zagrożenie. Więc tutaj dziwię się radnym, którzy przez kilka kadencji sprawowali te funkcje, dobrze znali ten temat i wiedzieli, że dlaczego powołaliśmy spółkę jednozadaniową i samemu burmistrzowi, który mając większość w Radzie w początkowym okresie swojego sprawowania mandatu, no też nie uchronił nas przed tym błędnym rozwiązaniem przekazania zadania spółce wielozadaniowej. No i teraz troszeczkę musimy żyć, że tak powiem, ze strachem, jakie będą wyniki kontroli ministerialnej. Wrócę jeszcze na chwilę do wyborów. Jak ocenia Pan kampanię obecną? Co chciałby Pan jeszcze może tak przed tymi wyborami mieszkańcom Szamotu przekazać, może coś powiedzieć? Wie Pan co? Myślę, że kampania ma trochę charakter nachalny. Za dużo jest. Natomiast wyborcy muszą zwrócić uwagę na to, co kto sobą reprezentuje. I to już ludzie znają, bo wiele osób, które kandydują, czy do rad, czy do stanowisk, to przecież działają już wiele lat. Trzeba się temu przyglądać. Nie możemy marnotrawić czasu, żeby wybierać ciągle ludzi, którzy nie będą odważni, otwarci i uczciwi, tak? Tylko będą tworzyli jakieś rozwiązania, jakieś takie grupy, które będą tylko sobie mówiły nie, bo nie. Na to nie mamy czasu. Na to Polska nie ma czasu. Tak? No zachęcam zatem, żeby wszyscy mieszkańcy poszli do wyborów i żeby się zastanowili przed tym, kto jest faktycznie uczciwy, kto gwarantuje otwartość, wolę współpracy, po to, żeby w Szamotulach stworzyć warunki coraz lepsze dla nas mieszkańców i dobrze zagospodarować pieniądze, jakie przecież z naszych podatków tworzą budżet i gminny, i powiatowy. No i do blogu Macieja Lisickiego gościliśmy dzisiaj pana Jacka Wielowskiego. Dziękuję za uwagę, dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę.